kwadranse spotkania pucharowego z MRKS-em Czechowice-Dziedzice. Nieszczególny obraz w wykonaniu rekordzistów. No można tak powiedzieć, natomiast najgorsze w tym wszystkim było to, że popełnialiśmy dużo prostych błędów, natomiast wydaje mi się, że sama konstrukcja akcji i pomysł na grę był całkiem dobry, tylko kwestia tych niedokładności. To wiadomo, te detale w piłce są najważniejsze, ale mnie osobiście cieszy to, że większość tych akcji miała zalążek grania po ziemi, więc ja osobiście, patrząc na to, co się działo przez ostatnie półtora tygodnia, myślę, że to jest dobry prognostyk. Piękna bramka kapitana drużyny. Tak, jak najbardziej. Darek się tutaj popisał nieszablonowym uderzeniem, można powiedzieć, siła z kosmosu. Wziął siłę, nie wiem skąd, ale było naprawdę, naprawdę ładnie, uspokajająco, bo ta bramka nam dała dużo, dużo spokoju. I o wiele ładniejszy obraz spotkania po przerwie. To już był efektownie grający bielski zespół. No to cieszę się, jeśli taki jest odbiór ludzi z boku, no to fajnie, bo też gdzieś jako zawodników grających, co prawda tylko w trzeciej lidze, ale też gdzieś chcielibyśmy, żeby ta nasza gra była miła dla oka, bo wiadomo, że u nas tutaj w kraju to też różnie z tym bywa. Czy to trzybramkowe zwycięstwo nad Czechowicianami możemy potraktować jako swego rodzaju przełamanie po dwóch ligowych porażkach? Mam nadzieję, że tak, natomiast aż tak hura optymistycznie do tego nie podchodził i dalej się skupił na tym, że w niedzielę czeka nas ciężki mecz z mocnym przeciwnikiem, plasującym się wysoko w tabeli, więc albo dobrze grają, albo mają dużo szczęścia. No nieoczekiwanie wicelider, prawda? Dokładnie, więc tutaj bym jakoś tak bardzo, bardzo optymistycznie do tego nie podchodził, tylko właśnie gdzieś jeszcze bardziej zmobilizował, patrząc na to, jakie mamy możliwości w tym pierwszym kwadransie i jakie mamy braki. Niemniej gratuluję awansu do półfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu. Dziękujemy bardzo, no i chciałbym tutaj życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, korzystając z okazji.